Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na odcinek Do It Yourself. Ostatni z tej kategorii film był naprawdę dawno temu, ale wiem, że bardzo się Wam spodobał i jestem z Was mega dumna, bo przysyłacie mi wiele Waszych prac właśnie peelingu do ust, który wykonałyście z mojego przepisu oraz dodałyście własną inwencję, co mnie niesamowicie podwójnie cieszy. Dobra, a dzisiaj będzie o balsamie do ust i pokażę Wam oczywiście dwie wersje. Zawsze pokazuję jakieś różne opcje, powiem jaka jest baza, co jest najważniejsze, a co jest całkowicie opcjonalne i możecie dowolnie dostosować do własnych potrzeb, czy do tego po prostu, co macie obecnie w domu. Zaczynamy! Naszą bazą może być wazelina, olej kokosowy lub oba te produkty połączone, czyli tak jak ja to wybieram właśnie, żeby zrobić. Jeśli chodzi o dodatki opcjonalne, to tutaj mamy rzeczy, które zmieniają, dają nam kolor, czyli pomadka, może to być Wasza ulubiona, bo chcecie balsam o tym samym kolorze lub wręcz ta, która ma fajny kolor, ale źle się rozprowadza i właśnie ja takie wybrałam. Możemy dodać też pigment w proszku, cień w proszku lub coś z drobnymi iskierkami, nigdy brokat, coś o naprawdę drobniutkich cząsteczkach. Czynnikiem zapachowym może być na przykład kropla aromatu do ciasta, ja jednak z tego rezygnuję, bo wolę, żeby wszystko było takie mniej skomplikowane. Wspaniałym odżywczym dodatkiem będzie na przykład witamina E lub olejek jojoba. Ja mam tą pierwszą opcję i właśnie ją będziemy dodawać. Oczywiście musimy mieć w co to wszystko potem przelać. Ja wybieram małe opakowania, te takie najmniejsze jeśli chodzi o próbki. Kupuję je zawsze na Allegro, bo po prostu tam są najtańsze i dostępne w każdej możliwej wersji, czy przezroczyste, czy białe, no dosłownie do wyboru do koloru. Będę się wspomagać metalowymi łyżkami, małymi takimi, żeby móc porcjować sobie składniki, no i dużymi, żeby naszą recepturę sporządzić. Będzie nam potrzebny jakiś czynnik, który nam podgrzeje to wszystko. Ja użyję po prostu palącej się świeczki, może to być równie dobrze mikrofalówka. Pamiętajcie, że jeśli jesteście bardzo młodzi, róbcie to pod nadzorem rodziców. Pierwsza propozycja będzie bazować na pięknym, zimnym fiolecie. Uwielbiam kolor tej pomadki, ale niestety brzydko ona wygląda na moich ustach. Więc właśnie weźmiemy z niej kolor. Do dużej łyżki nakładam odrobinę oleju kokosowego i wazeliny w stosunku mniej więcej 1:1. Oczywiście wszystko na oko. Daję kolor, czyli tą właśnie naszą pomadkę, no i odrobinę takich zimnych, szaro-niebieskich iskierek z inglota. One dodadzą właśnie jeszcze takiego większego zimna i takiej wiosennego klimatu totalnie właśnie temu balsamowi. Wszystko to przenoszę nad palącą się świeczkę i mieszam dosłownie 15 sekund. Taki czas wystarczy, żeby składniki się rozpuściły i żebyśmy mogły je dokładnie pomieszać. Uważajcie bardzo z tym czasem, ma on być jak najkrótszy możliwy. Nie chcemy tutaj też absolutnie żadnego z tych składników zagotować, bo będzie miał po prostu słabsze właściwości. Bierzemy teraz mały pojemniczek i przelewamy powolutku całą miksturę właśnie do niego. Wkładamy na 10 minut do lodówki i mamy gotowy, odżywczy balsam o naszym ulubionym kolorze. Chyba nie muszę wspominać, że dzięki temu ratujemy pomadkę, której wcześniej nie używałyśmy, bo jej formuła nam nie odpowiadała. Przy drugiej opcji bardziej stawiamy na tą odżywczość i tutaj kolor będzie tylko naprawdę delikatniutki, właśnie taki lekko różowy. Tak samo jak przy poprzedniej wersji, na dużą łyżkę dajemy olej kokosowy i wazelinę w stosunku 1:1. Odrobinkę różowej, żywej pomadki, żeby usta nabrały lekko takiego ładniejszego koloru, no i 2-3 krople witaminy E. Tutaj też możecie dać inny czynnik, który jest właśnie mocno odżywczy, ale pamiętajcie, że wazelina zawsze fajnie zabezpieczy usta, a olej kokosowy ma dodatkowo właściwości silnie odżywcze, więc tutaj naprawdę ta cała mieszanka będzie fajna. Oczywiście przygotowujemy wszystko nad świeczką, mieszamy, aż nasza substancja będzie całkowicie jednorodna, no i przelewamy do naszego malutkiego pojemniczka. No i po 10 minutach w lodówce mamy subtelny kolor i silne odżywienie, czyli dokładnie to, czego nam trzeba na jesień. Takie wspaniałe balsamy możecie bez problemu zrobić w większej ilości, w różnych opcjach kolorystycznych i nosić dosłownie w każdej torebce, gdziekolwiek, w czymkolwiek nosicie. Nie noście oczywiście ich przy sobie, dlatego że ciepło ciała może sprawić, że one będą lekko bardziej płynne po prostu. Więc w torebce bez problemu, czy w kieszeni, ale kurtki. O, dokładnie, no już teraz nosimy kurtki. Poważna sprawa. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Koniecznie hashtagujcie mnie, jak zrobicie i oznaczajcie na Instagramie i na fejsie, że mogła wejść i być dumna z Waszych prac. I koniecznie piszcie, jakie inne składniki proponujecie lub jaki kolor w ogóle fajny balsamu zrobicie. Wszystko jest na wyczucie. Zobaczycie, zrobicie jeden i od razu potem wiecie i od razu wszystko się otwiera w ogóle, jakie tutaj nowe kombinacje można stworzyć. A rzecz bardzo prosta. No i przede wszystkim zachęcam, żeby też dawać na prezenty dla naszych bliskich. bliskich, bo to fajna sprawa zawsze. No i od serca, jak kiedy coś zrobimy dla kogoś, to jest to zdecydowanie więcej warte, przynajmniej ja tak mam, niż jakiś kupiony prezent. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, do zobaczenia i pa!